Tak mam? No, to będzie na wierzch, więc we wstawcie, no to gramy resztę kamerę. Czekaj, czy podniesie. Jesteśmy u mnie, Karol zamówił Big Bang wapna magnezowego. Tutaj nasz widz, pan Roman ze Starochęcin nam przywiózł go. Bardzo panu Romanowi dziękujemy. I teraz okaże się, czy ciapek da 600 kilo. Zobacz, jak podnosi. Ładnie. No, 800 obrotów, co ty nie było. Ładnie podniósł. Dobrze wygnęło, nie? No, ale powietrza to nie ma. Bak zważy swoje. Dobra. Podpompujemy trochę. Dzi, ale poszedł do góry. Teraz jest gara. Witam widzowie, akcja nawozy, wyjeżdżamy, odpalamy. Roki! Ciapek ma też dawkę podkręconą, a w zimę ciężko gada. Gdzie? Dobra, zostaw to nie przeszkadzało. Wyjeb do garażu. Weź wózek. Na żyletki z przyczepką. Przejdzie. Jedziemy sobie powolutku.
zaraz mu na zimnym dawać. Jedziemy. Stachu leci za nami. Taka sytuacja. Przymrożony fajnie, także raczej problemów powinno nie być. To tu pszeniczka 2,70 hektara. Tu atakujemy? Dalej, dobra. To jedź. Jedź, Stachu. Dobra. Lecimy. Na samym końcu. No i tak, wracamy z odcinkami. Nie było nas chwilę tam nagrywał Stachu z warsztatu. No ale że się nic nie działo, bo nie chcieliśmy nagrywać tam odcinków jakiś tam na siłę bardzo. No bo wiecie, po prostu jak się nic nie dzieje, pogody nie było, my nic nie robiliśmy konkretnego, to... No, saletra nas ładnie z tyłu. To... Nie ma sensu pchać odcinków w internet, no teraz zaczyna się, kurde, worek i spać. Zaczyna się teraz sezon, no to będziemy nagrywać, będziemy robili coraz więcej na dworze. Coraz więcej będziemy nagrywali na dworze, to wiecie. Często widzowie nas spotykają na polu, jak robimy coś, jadą obwodnicą, także może i dzisiaj tak będzie, że jakiś widz będzie jechał. Wody jest ciul. Wody jest ciul. No, furka konna i nic innego. Każda przyczepa zastawiona, jedna krzakami, druga piaskiem, trzecia drzewem. No i tak to wygląda. Zrobimy akcję raz w najbliższym odcinku. Nie wiem, czy następny będzie, Star Gubek będziemy, a za dwa odcinki zrobimy akcję raz. Z Piotrusiem pojedziemy sobie do lasu, tak jak rok temu to było, jak byliśmy ze Stachem i z tatą. Także też coś ciekawego się nagra. Dobra, jedziemy na ostatnie pole i od końca zaczynamy tam, gdzie najmokrzej. I widzimy się już w akcji. Lecimy z tematem nawozy 2023. Tutaj mamy pole pszenicy. Dawka, jaką chcemy na pszenicę dać, w moim przypadku to około 200 kg na hektar. Księżyca czy coś, no to trochę mniejsza, 140-150. Wiadomo, że to lejkiem tam się co do kilograma nie ustawi. Miejmy nadzieję, że tutaj jakoś to rozsiejemy, bo to jest akurat mokry kawałek. No i działamy, no. Na pierwszą dawkę oczywiście saletra. Tutaj kolejny z jesiennych siewów, no dość trudne warunki były na zasianie tego pola. No miejmy nadzieję, że uda się rozsiać, bo akurat teraz już pogoda coraz lepsza. Się zapowiada coraz cieplejsze dni. No i nic, zobaczymy, wjeżdżamy tu. Jakoś idzie. Oby się udało zasiać. Kurde, by było super.
1200-1300 obrotów. Już. No, żeśmy tankowali, pojechałem po resztę nawozu. Lecimy. Ja jadę na dół, idziemy na Mateusza Pale, pan Boguś też rozsiewa. Na dronę coś połapiemy. Tu krako nam na furze było 800 kilo, jeszcze przywiozłem 700. Teraz powinno starczyć. Starczyć powinno. Czy powinno zostać teoretycznie, ale jeszcze nie został Mateusza. Pole zostało, no i 2,70, no to trochę z tym. Nie, no powinno starczyć. Zobaczymy jak będzie, nie? Tak wychodzi dawka 200 kg saletry na hektar. Sypniemy u Mateusza tu i potem jedziemy do mnie, saletrosan na pierwszą dawkę, na pszenicę saletrosan wymieszany będzie z solą potasową, a na przężyto saletrosan sam bez soli potasowej, no i jeszcze później wapno sypnie magnezowe, wam pokażę od naszego widza, pana Romana, pozdrawiamy panie Romanie. To jest wapno magnezowe, 75% wapnia, 25% magnezu ma, także nie jest takie zwykłe wapno jak... O kurwa, żem tu nie siadł. Nie takie zwykłe wapno jak... Nie takie zwykłe wapno jak gdzie się je normalnie. Wiele. Tylko to mówię, wapno z magnezem. Ten magnez jak najbardziej jest wymagany w glebie. O, tu Mateusz już posiał na żyto wczoraj takie mniejsze kawałki, żebyśmy nie musieli dzisiaj obsiewać. Mokro już, 4 stopnie na minusie, a i tak mrozi. No, tam pod górą na piachu to tak nie mrozi znowu, kurde, to jest inaczej. Pole tu jest salutkie, jeden kawałek obsiany jednym zbożem. Dobra, zostaję tutaj na razie. Pyk. Ja drona przygotuję i nagramy coś z dronem i czekamy. Zmieniamy lokalizację. Teraz do mnie. Zakończyliśmy. Zostało tam jeszcze może z 2 hektara do siadku braku, ale chcemy jechać do mnie, bo u mnie też mokre tereny i zobaczymy jak będzie szło. O, leci się. Zaczynamy, nie zaczynamy pszenicy, mam paleciaka, żeby na paletę naładować nawóz. Jedziemy na pszenicę. O! Jeszcze przymrozek jest. Oj, no tak, może być różnie. Od pola tu od dołu to zawsze to jest chłodniej, bo tu ciągnie.
ciągnie woda, to... Dotąd! Tu jest i tu. Zobacz tam. Ziemia odtajała na tym. Ta ziemia odtajała, kurwa. No. Tu woda stoi. Jutro jest 6. Jutro jeszcze jest. Najwyżej. Jutro. Lejkaj tyle i se rozsieje za no. Wcześniej się wstaniesz i no najwyżej tak zrobimy już. No wiem, wiem. Nie no to wiesz, to jak ten będzie to... Rozsiał. Minus 2 ma być, to... To by się rozsiało, bo to jak zanim słońce wyjdzie o 6 rano, to... Dobra. Czekaj, zobaczę sobie. Nie,
kurwa. Ty nie ruszaj może, bo staniesz. Nie grzeb, bo kurwa. Bo znowu będzie tak jak tam. Puściło już kurwa. Nie. Odpuścić trzeba. Idę po link, idę po czapka. Ale linkę mamy? Mam linkę w czapku. Tak? No. Lecimy ciąg dalszy u Karola, ale ciągamy się, no bo są takie miejsca, że po prostu siadamy. Karol tutaj wysiewa na swoje przężyto w pierwszej dawce Saletrosan. Nie wiem, tak mniej więcej wychodzi na to, że siejemy go około 150 kg. No i jeszcze musimy przejechać na jedno pole i po prostu praktycznie akcja nawozu zostanie zakończona. Jeszcze tam jeden taki już dość suchy kawałek pszenicy zasieje saletrą i będzie wsio. Będzie można czekać na kolejną dawkę. Zrobione ścieżki pod odpryskiwą i pod drugą dawkę.